nietypowo, bo nie pod koniec sierpnia, tak jak zazwyczaj bywało, a 5 października w tym roku zakończyło się letnie okno transferowe, o którym porozmawiam z moim i Państwa gościem, dyrektorem sportowym Kolejorza Tomaszem Rząsą. Dzień dobry, Tomku. Witam serdecznie. No i od razu pierwsze pytanie, które się nasuwa tego 5 października, gdy to okno ostatecznie się zatrzasnęło, pewnie poza taką lekką ulgą, że ten intensywny czas przynajmniej na razie dobiega końca. No co poczułeś, że ta robota została dobrze wykonana, czy gdzieś tam jeszcze dostrzegasz margines, że coś można było poprawić? No pewnie jeszcze przyjdą chwile refleksji na temat tego okna transferowego, natomiast no, była to wzmożona praca całego zespołu, ponieważ no, oprócz sztabu, który był zajęty trenowaniem i meczami, no to też bacznie patrzył, jak no, dobieramy zawodników. Scouting, który mimo ograniczeń covidowych bardzo ciężko pracował i stanął na wysokości zadania. No i akademia, która mocno z nami współpracowała. I to wszystko złożyło się na to, że udało się to na samym końcu to okienko dopiąć. I tak jak powiedziałem, czekamy jeszcze na, bo ten proces trwa, wdrażania zawodników, natomiast no, w tym momencie jesteśmy zadowoleni. No to jest to, co właśnie podkreślamy, że to jest wspólna praca i sztabu, i dyrektora sportowego, i prezesów. Te funkcje gdzieś się tam przenikają właśnie, żeby te ostateczne efekty no, były zadowalające. No tak, oczywiście. Transfer to jest bardzo złożony proces, w którym bierze udział praktycznie cały klub i ja na samym końcu jestem osobą łączącą te wszystkie faktory pierwszego zespołu, scoutingu, zarządu i oczywiście akademii. I na samym końcu mamy ten produkt, czyli transfer do klubu. Czy do klubu, czy transfer wychodzący. Także to jest wspólne dzieło, wspólna praca i wydaje się, że w tym momencie jesteśmy na dobrej drodze, żeby powielać te dobre okienka transferowe. No tak już trochę głębiej wgryzając się w to okienko transferowe, może nie było ono aż tak szalone pod względem ruchów kadrowych, jak to poprzednie, kiedy media nawet mówiły o rewolucji kadrowej w Lechu Poznań. Tym razem było może troszeczkę spokojniej, bo ta kadra nie była aż tak mocno przebudowywana, ale jednak trochę tych ruchów do klubu i tych wychodzących było. No i ja bym zaczął od tych wychodzących. Dwóch wychowanków wyfrunęło nam z gniazda: Kamil Jóźwiak, Robert Gumny, no ale to są zawodnicy, którzy byli już do tego od dłuższego czasu przygotowywani. No zgadza się, oczywiście. Ci zawodnicy byli gotowi do odejścia, rozegrali mnóstwo meczów w Ekstraklasie, byli powoływani już na pierwszą reprezentację Polski, także my oceniliśmy w klubie, że oni są po prostu gotowi. Są gotowi na to, żeby podbijać Europę, że tutaj u nas w lidze będzie im ciężko zrobić kolejny krok naprzód w swoim rozwoju piłkarskim, więc stąd ta decyzja. No, byliśmy oczywiście przygotowani na ten ruch. W miejsce Kamila Jóźwiaka już wcześniej zakontraktowaliśmy Sikorę. W miejsce Gumnego wiemy, że był już pół roku wcześniej. Wzięliśmy Alana Czerwińskiego na tę pozycję, więc byliśmy gotowi. Byliśmy gotowi. Cieszy to, że ci zawodnicy, którzy przyszli do nas, którzy weszli, dobrze wpasowali się w zespół mentalnie, fizycznie, no i przede wszystkim profilowo, piłkarsko, że pasują do tego, co my chcemy grać. No właśnie kluczowe były te ruchy wyprzedzające, bo mówiliśmy o tych zastępcach za wychowanków, no i podobna kwestia była z Christianem Gytkjærem. Wiem, jak ważny to był zawodnik dla Lecha i Lech był przygotowany na jego zastąpienie. Przyszedł Mikael Isak, no i wpisał się tutaj w ten zespół błyskawicznie i doskonale. Tak, no to było bardzo, bardzo trudne, ponieważ na te kluczowe pozycje właśnie środkowego napastnika, czy jak właśnie spodziewaliśmy się, że Kamil Jóźwiak nas opuści i no, pozyskanie jakościowego skrzydłowego byłoby bardzo trudne, czyli takie dwie newralgiczne pozycje dla naszego sposobu grania. No i chwała tutaj przede wszystkim zarządowi i temu, że w tych czasach covidowych udało się gdzieś jeszcze wygospodarować środki na to, żeby pozyskać na te bardzo trudne pozycje, pozyskać pieniądze, żebyśmy mogli zakontraktować tych piłkarzy, ponieważ no, przypomnę, że oni przyszli przed odejściem Jóźwiaka czy Gumnego, więc no, chwała nam za to, że udało nam się to zrobić, i, no, i ci zawodnicy, no, tak jak powiedziałem, wpasowali się doskonale do naszego zespołu. Jak mówiliśmy o wychowankach, Kamil Jóźwiak, Robert Gumny, oni byli przygotowywani do tego, no ale nie sposób nie poruszyć w tym momencie Jakuba Modera i tego gorącego tematu w ostatnim czasie, czyli jego transferu, można powiedzieć, last minute do angielskiego Brighton. Mówiło się tak trochę o tym, że Kuba Moder jeszcze nie na to okienko jest szykowany na sprzedaż, no ale jednak klub zdecydował się dogadać z angielskim klubem. Lech się na to zdecydował. Dlaczego? Nie tylko odnośnie Kuby. No, ta nasza dobra gra, przede wszystkim ofensywna, dobra gra spowodowała, że kluby z top 5 lig zaczęły mocno, skrupulatnie obserwować naszych młodych adeptów i otrzymywaliśmy oferty na nich no, od dłuższego czasu. Natomiast, no, tak jak powiedzieliśmy, byliśmy przygotowani na odejścia Kamila Jóźwiaka i Roberta Gumnego, na te transfery, które też wspólnie oceniliśmy, że to są zawodnicy gotowi i mogą iść dalej i wiemy, że oni dadzą radę w tych klubach, do których odeszli i za chwilę będą stanowili o sile tych zespołów. O tyle ci nasi wychowankowie, którzy mieli u nas zostać, rozwijają się znakomicie, cieszymy się z tego bardzo. Natomiast z jednej strony muszą oddać tutaj Lechowi po prostu to, czego się nauczyli, czyli muszą wygrywać dla Lecha kolejne spotkania, to na to my mocno liczymy i wiemy z drugiej strony, że jeszcze nie do końca są gotowi. No, muszą trochę tych meczów zagrać, muszą zebrać doświadczenie, muszą czasem przegrać, muszą czasem wygrać. Chcemy, żeby tych meczów zwycięskich było jak najwięcej, żeby oni budowali tą swoją pozycję piłkarską właśnie tymi zwycięstwami w Lechu, ale też pracą pod wielką presją, bo koszulka w Lechu Poznań niestety waży dużo więcej niż w innych klubach. Stety, niestety. Dla tych młodych piłkarzy to jest bardzo ważne, ponieważ jeśli oni tutaj u nas dadzą na bułgarskiej radę, to później na wszystkich stadionach Europy również sobie poradzą. I Kuba Moder oczywiście zrobił wielki progres, natomiast pamiętajmy, że rok temu zgodnie ze ścieżką jego rozwoju on był wypożyczony do Odry Opole i tam podbijał boiska pierwszej ligi. Tutaj no, wdarł się do pierwszego zespołu, teraz również i do reprezentacji. To bardzo cieszę, że tak szybko się nadal rozwija i ten pułap jego rozwoju no, jest w tym momencie nieograniczony, także nas to bardzo, bardzo cieszy. Natomiast sam Kuba podkreślał i my również uważamy, że kolejną na pewno rundę, tą jesienną, żeby mógł tutaj u nas zostać, mógł dalej zbierać doświadczenie, żeby mógł zwyciężać dla Lecha. Mamy nadzieję, że aż do lata, na cały sezon, że zostanie, to jest jemu potrzebne. I on również, tak jak ja rozmawiałem z Kubą, no to on też by nie chciał teraz w tym momencie odchodzić do innego klubu, bo wie, że raz z jednej strony jeszcze może sporo się nauczyć, a dwa, że no chciałby z Lechem wygrać trofea. No i właśnie jeśli mówimy o wygrywaniu trofeów, no to ten sezon zaczął się dla Lecha, no może w lidze troszeczkę z lekką zadyszką, natomiast w Lidze Europy w tych eliminacjach fantastycznie i dużo się mówiło w poprzednim sezonie o tym, że Lech ma swój styl, że Lech konsekwentnie tego swojego stylu się trzyma. No i rzeczywiście tak było, mimo tego, że gdzieś tam po drodze się jakieś wpadki czy potknięcia zdarzały, no ale teraz chyba ten styl właśnie zespołu tak konsekwentnie budowany przynosi efekty, co widzieliśmy w tym nie tylko awansie do Ligi Europy, do fazy grupowej, ale w tym świetnym stylu awansu Lecha do Ligi Europy. Oczywiście no, ten sposób naszego grania jest bardzo, bardzo trudny i wymagający. Wymaga on przede wszystkim dobrze sprofilowanych piłkarzy na każdą pozycję. Gramy mocno ofensywnie, gramy często, dominujemy przeciwnika, gramy na połowie rywala, Zostawiamy mnóstwo miejsca za sobą, więc na pewno w defensywie potrzebujemy zawodników zwrotnych, szybkich, którzy potrafią ścigać się z przeciwnikami. Potrzebujemy piłkarzy, którzy bardzo dobrze odnajdują się w grze kombinacyjnej, którzy potrafią wygrać 1 na 1 właśnie na połowie rywala i no, ciężko jest takich jakościowych piłkarzy znajdywać i dopasowywać ich do zespołu. W tym momencie nam się to udaje. Cieszy nas to mocno, natomiast no, wiemy, że jest to trudne granie. Jednak, jak widzimy w Europie, tak jak żeśmy przewidywali, że na tym najczęściej przegrywały polskie zespoły, że no, zazwyczaj oddawały, bo wydawało się, tak jak myśmy to widzieli, że przecież te zespoły, z którymi żeśmy mieli się potykać, wiedzieliśmy, że są to silne drużyny i tak naprawdę można by się wycofać na swoją połowę i grać, próbować kontrować przeciwnika, grać na swojej połowie w mocnej defensywie. Natomiast nie tędy droga. No, postanowiliśmy utrzymać to, co preferujemy w lidze i to się opłaciło. Pokazało, że polskie zespoły, no tak jak właśnie Lech Poznań, też potrafią grać atrakcyjnie, potrafią grać w sposób otwarty, widowiskowy, no i zdyscyplinowanie taktycznie, ponieważ no, tak otwarcie grając trzeba być niesamowicie zdyscyplinowanym jako zespół. Czyli w tym elemencie kluczowa jest jednak ta rola scoutingu, aby znalazł piłkarzy dokładnie pasujących właśnie pod ten styl grania. Absolutnie tak. No, te profile, które u nas w klubie mamy od akademii poprzez rezerwy i pierwszy zespół, one funkcjonują właśnie w całym klubie. Zawsze na początku przygotowań z wyprzedzeniem półrocznym rozmawiamy, spotykamy się ze scoutingiem i dyskutujemy na temat no, dalszych poszukiwań, jacy to mają być piłkarze i na które pozycje. Oczywiście no, to jest proces, który ciągle trwa w klubie, prawda? Że zakończyliśmy jedno okienko, a już się przygotowujemy na kolejne, to jeśli odnośnie transferów. Natomiast no, dla nas raz to jest właśnie to pozyskiwanie tych piłkarzy, którzy będą bardzo dobrze pasować do naszego zespołu, a dwa, no, pilnowanie tej naszej filozofii przez najmłodsze grupy akademii, poprzez rezerwy i pierwszy zespół, żeby to funkcjonowało tak jak teraz to funkcjonuje. Więc jeśli tutaj na własnym podwórku będziemy mieli to tak dobrze działające i funkcjonujące, to wtedy tym łatwiej będzie działać scoutingowi i pozyskiwać tych piłkarzy, których będzie można dopasować do pierwszego zespołu. Takim zarzutem, powiedzmy, czasem podnoszonym przez kibiców wobec Lecha po poprzednich oknach transferowych było to, że jest trochę ograniczony w tych transferach, że to są takie zmiany 1 do 1, czyli ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. Natomiast ja mam takie wrażenie i nie wiem, czy dyrektor się ze mną zgodzi, że Lech troszeczkę bardziej zaszalał w tym oknie transferowym i czasem jak się pojawiała okazja na sprowadzenie jakiegoś zawodnika, chociażby sprawdzonego w polskiej ekstraklasie Niki Kacharavy, no to Lech decydował się, że taki zawodnik się przyda, chociaż może nie był gdzieś tam dokładnie w siatce scoutingowej, powiedzmy, no ale był znany z ekstraklasy. No, odnośnie napastników to wiedzieliśmy, że mamy Isaka, mamy naszego Filipa Szymczaka, który w zeszłym sezonie doskonale się rozwija, który w zeszłym sezonie został królem strzelców zespołu rezerw, w drugiej lidze królem strzelców naszego oczywiście zespołu. Strzelił najwięcej bramek dla nas i no, widzieliśmy, że ten młody, utalentowany zawodnik bardzo dobrze zaczyna funkcjonować również w pierwszym zespole. Na początku właśnie sezonu dostawał swoje szanse, wchodząc za Mikaela i zdobywał bramki prawda, i w pucharach, w Pucharze Polski i w europejskich pucharach, eliminacjach. Także no, to jest zawodnik, na którego mocno liczymy i on się dobrze rozwija. Natomiast oczywiście doznał urazu na reprezentacji, teraz wraca pomału do nas, już trenuje z pierwszym zespołem, natomiast no, potrzebowaliśmy zastępców również na tą drogę, którą mieliśmy w europejskich pucharach. Liczyliśmy, że nie zakończymy na pierwszej, drugiej czy trzeciej rundzie eliminacji, więc potrzebowaliśmy kolejnych wzmocnień, jeśli chodzi o napad. Jeśli chcemy grać na 3 frontach, no to 2 napastników w tym jeden młody nasz wychowanek to za mało i stąd te ruchy, stąd Nika Kacharavy, którego już też w zimie wcześniej rozmawiali, obserwowaliśmy go, więc no byliśmy przygotowani, znaliśmy jego możliwości i liczyliśmy, że może być właśnie takim zawodnikiem, który w najważniejszych momentach, na tyle doświadczony piłkarz, reprezentant kraju, że będzie w tych kluczowych momentach mógł nam pomóc. No i tak się dzieje. Dołączył również do nas Ałat, który nie jest typowym profilowym napastnikiem, natomiast on może zagrać, jest doskonale wyszkolony technicznie, nabiera teraz tężyzny fizycznej, bo polska liga jest bardzo wymagająca pod tym względem. Natomiast jest to piłkarz, który może zagrać na innych pozycjach, może zagrać i na skrzydłach, i na pozycji numer 10, czy na 2 dziewiątki, więc no, to jest taki zawodnik, który będzie naszym uzupełnieniem, jeśli chodzi o praktycznie całą linię ataku. Mówiłeś o Filipie Szymczaku, bo mimo tych transferów nie możemy zapominać o tym, że tym trzonem zespołu Lecha muszą być wychowankowie. Tego Kolejorz chce, żeby gdzieś tam w tym kręgosłupie zespołu właśnie wychowankowie byli. Stąd też pewnie mimo jakichś propozycji, ofert dla Tymoteusza Puchacza czy Jakuba Kamińskiego, którzy błyszczeli już w poprzednim sezonie czy na starcie obecnego w rozgrywkach europejskich, no to nie zdecydował się klub na to, żeby ich już teraz wypuścić w świat, tylko oni jeszcze tutaj mają powalczyć o jak najwyższe cele. No tak jak mówiłem wcześniej, no dbamy o Lecha, dbamy o Kolejorza, chcemy, żeby ci zawodnicy wygrywali dla Lecha Poznań i z drugiej strony obserwujemy, też nie chcemy im krzywdy zrobić, obserwujemy ich, jak się rozwijają i oczywiście absolutnie ci młodzi potrzebują czasu, natomiast no, jeśli będą na tyle gotowi, tak jak właśnie Kamil Jóźwiak, czy Robert Gumny, czy wcześniej Karol Linetti, czy Kędziora, czy, prawda, można by wymieniać, czy Bednarek, można by wymieniać tych nazwisk sporo naszych wychowanków, którzy odchodzili, ponieważ byli już gotowi i wiemy, że nie zrobiliśmy błędu, bo oni dalej w tych klubach, do których odeszli, zaistnieli, grają i dobrze sobie radzą, więc no, ci następni muszą oczywiście okrzepnąć, muszą dojrzeć, muszą być na tyle sportowo i mentalnie gotowi na to, żeby podbijać najlepsze ligi Europy, bo tylko o takich chcemy mówić, to oni potrzebują jeszcze czasu, a przede wszystkim muszą naprawdę tutaj dla nas, dla Lecha powygrywać tych meczów i no, chcemy się wspólnie cieszyć z jak największych, najlepszych osiągnięć Lecha Poznań. Czyli ten stempel jakości Lecha Poznań, zanim odejdą w świat, muszą mieć przystawiony, bo też wtedy kolejne kluby interesujące się młodymi Lechitami wiedzą, że taki zawodnik sobie po prostu gdzieś za granicą poradzi. Ale jeszcze bym przeszedł na chwilę do wątpliwości trochę kibiców w temacie tego okna transferowego, bo tych ruchów było sporo i one są chwalone, jeśli chodzi o kibiców. Natomiast no, pojawiają się wątpliwości o dwie pozycje, że Lech nie wzmocnił gdzieś tam rywalizacji na środku obrony, tudzież gdzieś tam nie dołączył jeszcze kogoś do środka pomocy. No, dlaczego tak się stało? No tak, oczywiście. Pewnie nigdy tak nie będzie, że wszystko uda się znakomicie i każde nasze działanie zakończy się sukcesem. No, również na innych pozycjach, nie te, które teraz wymieniliśmy, też mieliśmy być może też w pewnych momentach inne założenia, mieliśmy swoje priorytety i trochę inaczej to się poukładało. W tym momencie bardzo dobrze to wygląda. Natomiast no, też na tej pozycji, choćby na środkowego obrońcy, byliśmy bardzo blisko podpisania jednego ważnego, wydaje nam się w tym momencie, dla nas zawodnika. To się nie udało. Zobaczymy, co zima przyniesie, czy zimą się uda. Natomiast no, nie chcieliśmy robić w tym momencie ruchów transferowych no, pod znakiem zapytania. Chcemy być absolutnie pewni, że ci zawodnicy, którzy do nas przyjdą, dadzą nam tą jakość, której my oczekujemy. Było oczywiście wielu piłkarzy, którzy mogli do nas dołączyć i mogliśmy po nich sięgnąć, ponieważ mieliśmy na to i fundusze, i jakoś tam byli ci piłkarze rozeznani, natomiast no, nie byliśmy do końca przekonani, że oni będą w 100% do nas pasować. I nie zdecydowaliśmy się. Uznaliśmy, że jak ma ktoś do nas przyjść, no to musi, choćby tak jak lewy obrońca Krawec, wiedzieliśmy, obserwując jego też od dłuższego czasu, wiedzieliśmy, że no, to będzie ten piłkarz, który doskonale wpasuje się w sposób naszego grania. Wcześniej nie było możliwości nawet rozmowy na jego temat, nagle tak się wszystko poukładało, że mogliśmy po niego sięgnąć. Przed chwilą wybiegłeś już gdzieś myślą w kierunku zimowego okna transferowego, no i to jest właśnie taki wątek, który chciałem poruszyć. Mimo tego, że to letnie okno dopiero co się zamknęło, no to nie odkładasz telefonu na bok, nie wyjeżdżasz na urlop, tylko już praca w re, żeby przyszykować się na kolejne okienka. No tak, oczywiście, tak jak żeśmy wcześniej w rozmowie mówili, no to jest taki nieustający proces, już się przygotowujemy pod zimę, no i pod lato przede wszystkim. Wiemy, którym piłkarzom kończą się w lecie kontrakty w naszej lidze, w pierwszej lidze, w Ekstraklasie i w tych ligach, które najmocniej obserwujemy w Europie. I no już teraz rozmawiamy, obserwujemy zawodników, rozmawiamy z zawodnikami, z agentami. No to już trwa, natomiast no, konkretyzowanie tego wszystkiego, zaraz na to przyjdzie czas, przyjdzie pora. No jesteśmy gotowi, natomiast no, to jest jeden z elementów, którymi no, i wcześniej, i w tym momencie się zajmuję. No, moja najważniejszym zadaniem jest przede wszystkim scalanie tych wszystkich procesów, czyli raz właśnie transferowych, dwa współpracy pierwszego zespołu z akademią, czy funkcjonowania pierwszego zespołu, prawda? No bo to jest najważniejsze. Moja ścisła współpraca z pierwszym trenerem i ze sztabem, żeby to funkcjonowało w naszym pierwszym zespole tak jak sobie Kolejorz życzy i chciałby, żeby to funkcjonowało w pierwszym zespole. No i oczywiście moja ścisła współpraca ze scoutingiem i no, łączenie tych wszystkich elementów no jest czasochłonne i pracochłonne. Także nie tylko same transfery, ale to, żeby to właśnie między tymi wszystkimi działami no, dobrze funkcjonowało. Czyli pracy Tomaszowi Rząsie niewątpliwie nie brakuje, no i trzymajmy kciuki, żeby przynosiła ona jak najwięcej owoców. Dziękuję już bardzo za rozmowę, za podsumowanie okienka, a Państwu dziękuję za oglądanie naszej rozmowy, no i tradycyjnie zapraszam na nasz kanał klubowy w serwisie YouTube oraz na naszą klubową stronę internetową, aby śledzić kolejne produkcje Lech TV. Do zobaczenia.